do tego, że to tylko kawałek audycji, że Polacy nie ufają sądom i że coś, widzicie państwo, powinno się zmienić. Na wniosek polskiego rządu na swojej stronie internetowej pisze, że będzie na świecie promować nasze sukcesy w nauce, bogatą kulturę, wspaniałą historię, niepowtarzalną przyrodę. Nie mam bladego pojęcia, co reforma sądownictwa w Polsce, reklama... A nie przekonaj pana, co powiedziała Edyta Podejska. Nie, no w żadnym razie. Fundacja miała się zajmować promocją Polski za granicą. Jeżeli to jest kampania skierowana do turystów przebywających w Polsce... Ale nie tylko za granicą, to jest budowanie Polski jako marki, tak? Nie ta fundacja tym się ma zajmować, tylko zajmują się na przykład Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych. Inne podmioty się tym zajmują, a nie wszyscy wszystkim. Ta fundacja miała się zajmować, po to została powołana... promocją Polski za granicą i prezentowania naszego dorobku naukowego, kulturalnego i przyrodniczego. Sądownictwo, reforma sądownictwa w Polsce, nie wiem, czy jest naszym dorobkiem naukowym, kulturalnym czy przyrodniczym, to jest bardzo niedobry pomysł, żeby quasi-państwowa instytucja finansowana przez państwowe spółki, czy spółki Skarbu Państwa, czyli pośrednio jakoś z naszych pieniędzy, zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość, które prowadzi teraz reformę sądownictwa, ma środki partyjne, które są z dotacji, które może wykorzystać na zrealizowanie kampanii reklamowej takiej samej. Partie polityczne robią te kampanie reklamowe i są na to pieniądze. Po co do tego mieszać Polską Fundację Narodową? Nie mam bladego pojęcia. Kolejny cytat. Skoro był jeden, to będzie drugi. Dziś Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw Europy, jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów i solidnym partnerem gospodarczym dla państw całego świata. A pamiętam wypowiedzi przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, to chyba Waldemara Żurka, rzecznika KRS-u, który mówił, że wskutek walki z sędziami, tej otwartej wojny z sędziami, państwa europejskie dowiedzą się, że system wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa nie jest w Polsce i transparentny, nie jest wydajny i będzie wręcz, no, przestanie być demokratyczny. Przez to Polska będzie ponosiła konsekwencje finansowe i to bardzo duże, ponieważ inwestorzy zagraniczni wystraszą się nas i nie będą chcieli u nas inwestować. No otóż to, a agencje ratingowe już alarmowały wcześniej, jak wiemy, o tym, jak bardzo niebezpiecznie miało być w Polsce, bo obawiały się właśnie zmian Prawa i Sprawiedliwości. Teraz, jak widzimy, wszystko się uspokoiło. Rzeczywiście te wskaźniki gospodarcze, o które obawiała się wcześniej jedna czy druga z agencji, teraz idą do góry i tutaj nawet te agencje mówią, że w Polsce bezpiecznie jest teraz inwestować, że prognoza wzrostu gospodarczego to 4,3 do końca tego roku, zwiększają te prognozy. Jeśli chodzi jeszcze o Polską Fundację Narodową, no to tutaj też można przeczytać na tej stronie, że dla nas Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Chcemy pokazać naszą solidarność, wrażliwość, gościnność, przedsiębiorczość, kreatywność, pracowitość i determinację. Tak. Czytając tak. Dalej, zaprosić do Poznania wyjątkowego kraju, w którym właśnie dynamiczny rozwój łączą się z pielęgnowaniem natury. Zaprosić, Sąd Najwyższy świętuje stulecie. No, zaprosić do tego, też ma swoją, żeby ludzie zobaczyli, kraju, jak jest w Polsce, jak jest w naszym kraju, jak jest w naszej gospodarce, więc tutaj dlatego też wydaje mi się, że uzasadnione jest to, żeby zapewniać o tym, że ta reforma przyniesie korzyści. No, tak mi się wydaje, że o to chodziło. Ja nie jestem rzecznikiem Fundacji Narodowej, ale tak mi się wydaje. To jest kampania realizowana po polsku, w Polsce, do Polaków. To jakie ona będzie miała efekty? Pan redaktor słusznie zauważył, że przecież to jest także nasz wizerunek na świecie. No, sądownictwo teraz bardzo mocno odbija się, ta reforma na Zachodzie, poprzez właśnie uwagi Komisji Europejskiej. Ale jest coś takiego jak celowość wydania środków. Jeżeli ja bym chciał zareklamować kawę, która stoi przede mną w Polsce, to raczej bym nie kupował sobie billboardów w południowej Afryce. Analogicznie, jeżeli chcemy się wśród organizacji przedsiębiorców na świecie przedstawić, że przez Fundację Narodową, że w Polsce sądownictwo gospodarcze działa sprawnie, to zrealizujmy, niech ta fundacja zrealizuje kampanię do środowisk biznesowych na świecie, czy organizacji biznesowych na świecie, czy do polityków na świecie, a nie do przechodniów
w Polsce. Sądzi pan, że biznesmeni jeszcze nie chodzą ulicami? To nie wiem, ilu brytyjskich, francuskich, niemieckich czy amerykańskich biznesmenów chodzi ulicami po Polsce. Jak wielu z nich czyta po polsku? Nie, no, nie da się tego obronić. Proszę państwa, tak nie, no dobrze, no, ale to doszliśmy do konsensusu. Być może Polska Fundacja Narodowa powinna zrobić kampanię za granicą na temat wymiaru sprawiedliwości. No to jest jakaś odpowiedź. Praktyka jest tak, znaczy niedobra praktyka, to znaczy za pieniądze spółek Skarbu Państwa realizowana jest kampania przez Fundację Państwową, która ma wspierać działania rządu i to jest wewnętrzna kampania. Moim zdaniem to jest niezgodne z ustawą o finansowaniu partii politycznych. Partie polityczne mają pieniądze na to, żeby realizować własne kampanie reklamowe. Rząd ma też inne narzędzia komunikacji. Są przecież media publiczne, w których może to tłumaczyć. To jest bardzo... moim zdaniem nietrafiony pomysł i będzie z tego co wiemy, już jest wniosek zarówno do najwyższej i do premier, i do NIK-u, tak. I do wnioskuje posłowie opozycji. Zostawiam w takim razie ten temat, bo to konsensusu nie ma, chyba że do kampanii zagranicznej, która miała przekonać tych spacerujących ulicami Nowego Jorku albo Brukseli europarlamentarzystów czy biznesmenów. A to by było rzeczywiście naprawdę wartościowe. Donald Tusk w serwisie pojawił się kilka minut temu, będzie przesłuchany w procesie Tomasza Arabskiego, choć organizacji lotów do Smoleńska. I był też słyszany poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, który nie rozumie, dlaczego były premier, obecny szef Rady Europejskiej, jest wysyłany niemal w każdej sprawie. 10 kwietnia 2010 roku, z tego co pamiętam, to był wówczas premierem. To można posłowi Kierwińskiego powiedzieć, może dlatego jest wzywany, że był premierem. I po prostu odpowiada politycznie za pewne działania. I to jest to, że teraz jest wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej, nie oznacza, że nie jest byłym premierem, a premier w Polsce ma tak dużą władzę, ma nadzór nad służbami, nad rozmaitymi, a akurat lot do Smoleńska organizowała kancelaria premiera. No to proces jest Tomasza Arabskiego, no to trudno nie zapytać szefa Tomasza Arabskiego, co wie w tej sprawie. To zupełnie akurat w tym wypadku jest to zupełnie zrozumiałe. Twierdzi, że lotu nie organizowała kancelaria premiera, a minister, były szef polskiej dyplomacji, nazwał ten lot pielgrzymką, czemu zaprzeczyli ostatnio zeznający jego podwładni. Powinien być wezwany, czy będzie już wezwany, słusznie, niesłusznie? Słusznie, no myślę, że jeżeli ma coś do wyjaśnienia, no to powinien to zrobić. Dobra. Dlaczego tutaj ma się bardziej nie stawiać? To jest kolejne przesłuchanie, a jeszcze jak zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy pracują w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, to także tam planowane jest zaproszenie Donalda Tuska i przepytanie go na okoliczność właśnie sprawy afery Amber Gold. No, ale to chyba dopiero w przyszłym roku. No, a być może jeszcze w tej jesieni, bo tak też mówił pan poseł Tomasz Rzymkowski w rozmowie z nami. Natomiast Tomasz Rzymkowski powiedział też, że być może będzie taką wisienką na torcie, być może będzie wezwany na koniec. I tutaj także ważne wyjaśnienie co do tego procesu pana Arabskiego, bo rzeczywiście decyzja sądu jest taka, żeby wezwać go na sam koniec, tak? I tu wydaje się, że jest to do usprawiedliwienia, bo niektórzy już mówią, że dlaczego tak późno i że to jest za późno, że już dawno powinien stanąć przed sądem w tej sprawie. Natomiast mi wydaje się, że rzeczywiście jest tutaj usprawiedliwienie czy uzasadnienie pełne, merytoryczne, mówiące o tym, że zeznania świadków powiedzą, pokażą, o co jeszcze warto zapytać pana premiera Donalda Tuska. Po prostu wyjaśnią wszystkie okoliczności tej sprawy i wtedy w pełni będzie można przesłuchać Donalda Tuska na te okoliczności. Chciał pan coś dodać, panie redaktorze? Chciałem dodać, że jeszcze tak się zastanowiłem, że naprawdę się dziwię posłowi Kierwińskiemu, że się dziwi, bo tak, ani premier Tusk się nie uchyla od tych przesłuchań. Jak jest wzywany, to przyjeżdża. Jeśli chodzi o Amber Gold, tutaj jest powiązanie, jego syn tam pracował, wiadomo, że lobbował też. Wiadomo, że to ale on był zwierzchnikiem służb śledczych. Poza wszystkim, tak, to jest służb nadzorujących. Tak. W związku z tym, i co jest najzabawniejsze w tym jest to, że politycy Platformy próbują bronić byłego premiera, a on wcale tej obrony nie potrzebuje. On, jak jest wzywany, to się stawia i to wszystko wyjaśnia, więc sytuacja jest zaskakująca. Mówił, że nie ma czasu. A jeśli chodzi o proces posła Arabskiego, no to jest jakaś strategia procesowa
składu sędziowskiego prowadzącego tę sprawę i wtedy go wezwą, kiedy uznają, że to będzie ważne, a to, że będą go wzywać, wydaje się w pełni uzasadnione. Wracam do wątku Krynickiego teraz, ponieważ mamy sondaż, zapytaliśmy Polaków przez pracownika Republic, czy poprawiła się ich rodziny sytuacja ekonomiczna w ciągu ostatniego roku. No i dużo się o sytuacji ekonomicznej mówi, dużo się mówi o efektach 500+. Wczoraj mówiliśmy o tym, że rodził się coraz więcej drugich i trzecich dzieci, szczególnie trzecich dzieci. I te prognozy są całkiem niezłe. Była prognoza agencji Moody's, która rzeczywiście nie wszyscy spodziewali się takich właśnie pozytywnych ocen, jakie wystawiła zagraniczna agencja. A z naszego sondażu wynika tak. W odpowiedzi na pytanie, czy sytuacja ekonomiczna pani rodziny w ostatnim roku poprawiła się, tylko 1/4 Polaków stwierdziła, że poprawiła się. Dla 61% Polaków sytuacja ekonomiczna w ciągu ostatniego roku zupełnie nie zmieniła się, a 14% poczuło pogorszenie. O czym świadczą takie dane? Pytanie na początku do Edyty Chołdyńskiej. Takie dane świadczą o tym, że no być może Polakom rzeczywiście w jakimś procencie sytuacja się nie zmieniła. Ważne jest to, że nie pogorszyła się. 14%. No ale to jest jednak mniej niż większość. Natomiast na pewno tu byli funkcjonariusze SB, no, może głosowali, tak. Natomiast tu bardzo ważna jest kwestia także taka, że mamy prawie, w ogóle nie mamy właściwie bezrobocia. Teraz, jeżeli zapytamy Polaków o to, czy boją się, że nie będą mogli znaleźć pracy, to jest może pomysł na następny sondaż, ale oni odpowiadają najczęściej, bo czytałam już takie też opinie, sondaże, że nie boją się tego, że nie znajdą pracy. Czyli mamy przynajmniej taką pewność, że jeżeli stracimy teraz pracę, to zaraz znajdziemy następną. I to mówią Polacy, tego są przynajmniej pewni. To już jest bardzo dużo. Pamiętamy lata, kiedy była zupełnie inna sytuacja. Pamiętamy ponad 20% bezrobocia w niektórych regionach, tych najbiedniejszych. I rzeczywiście to jest bardzo ważne. Czyli jakieś źródło dochodu zawsze jest przynajmniej tyle, mamy teraz. A te 23%, które mówi, że sytuacja ekonomiczna poprawiła się, to dużo czy mało? To jest, no, nie chciałabym przesądzać, ale to jest dobry wskaźnik. Mówimy o tym, że w gospodarce jest lepiej. Mi się wydaje, że ludzie jednak też to czują, zwłaszcza rodziny. I to jest ważne, no bo rodziny dostały ten zastrzyk w postaci 500+. I tutaj ważne jest to też to poczucie bezpieczeństwa kobiet, Polek, które decydują, no, dla rodziny trzecie Polska dziecko, bardzo dużo. Zgodnie z tymi danymi, które wczoraj poznaliśmy, takie olewane było. 13 tysięcy dzieci urodziło się więcej niż przed rokiem. To jest bardzo ważne, żebyśmy, no, zadbali to, jak się dzieci rodzą, to dobrze. Było olewane, teraz jest plus, to jest fakt. Dużo czy mało? 23% było pytanych przez Polskie Radio 24 za pośrednictwo Kantar Public, twierdzi, że sytuacja ich ekonomiczna poprawiła się, a 61% twierdzi, że nie uległa zmianie. Ja nie oceniałbym, czy to jest dużo czy mało, tylko patrzyłbym na trend. I trend będzie taki, że coraz więcej Polaków będzie mówiło, że sytuacja ich się pogorszyła albo nie zmieniła, a liczba osób, które będą mówiły, że się poprawiła, będzie coraz mniejsza. I to jest efekt psychologiczny znany od czasu Machiavellego, polegający na tym, że ludzie są w stanie żyć nadzieją, natomiast nie wdzięcznością. I teraz, jeżeli otwiera się nową autostradę, to wszyscy się bardzo cieszą, ale po dwóch tygodniach wiedzą, że u nas jest ta jej oczywistością i społeczeństwo nie ma takiego zjawiska wdzięczności. Analogicznie, program 500+ miał, ja mówię teraz o nieistocie tego, nie, efekcie psychologicznym i nastrojach społecznych. Po prostu jest i zostanie. Jest i teraz ludzie przyzwyczajeni po wielu miesiącach przestaną doceniać program 500+ jako takie, no, wielkie wow, tylko to będzie oczywistość, wzburzą się tym, kto chciał zmienić albo zabrać, natomiast to nie będzie przynosiło oczekiwanego długofalowego takiego benefitu, że ludzie będą wdzięczni partii rządzącej, czy rządowi, ale czy państwu, że daje ten dodatek na dzieci. W związku z czym myślę, że ta tendencja będzie, no, coraz bardziej niekorzystna w tej ocenie dochodowości. Natomiast jeśli chodzi, jeszcze odnosząc się do tego, co pani redaktor powiedziała o bezrobociu, że oni nie będą wdzięczni, nawet ci będą robić, tak jak Mojżesz też. Kiedyś. Kłopot cały czas jest w tym, że łatwiej znaleźć pracę bardzo słabo płatną, poniżej kwalifikacji. Jedno pytanie z naszego sondażu, zbliża się koniec debaty dnia. Zapytaliśmy też Polaków, czy czują się bezpieczni, czy obawiają się zamachu terrorystycznego w Polsce. Zamachu terrorystycznego
społecznego w Polsce obawia się też no, 24%, jakby byli, to by na pewno ale było. Większość Polaków, 69% mówi, że nie obawia się na zamach, które są w Polsce. Nie wnikam, znaczy nie, jedno badanie, tam jest kilka pytań, ale nie jestem pewien. Polska zamach terrorystyczny w Polsce pewnie jest dość mało prawdopodobny. Ja myślę, że coraz bardziej będziemy się bać efektów sytuacji międzynarodowej. No, za chwilę zaczynają się manewry Zachód na Białorusi. Zapad na 1700. No tak, czyli Zachód po polsku. Za chwilę, znaczy jesteśmy na krawędzi wojny w Korei Północnej. To są jesteśmy przymuszani do przyjmowania uchodźców, a nie chcemy, jak mówi szef polskiej dyplomacji, żeby było tak, jak było na przykład w Rimini. Zaprosimy dziś w Radiowej Trójce, mówił odpowiadając na pytanie prowadzącej rozmowę, czy nie lepiej było przyjąć kilku imigrantów i mieć święty spokój z Komisją Europejską, jak mają to inne kraje, które przyjęły załóżmy 20 albo 200 maksymalnie. Witold Waszczykowski stwierdził, kogo mamy przyjąć, takich na przykład gwałcicieli z Rimini. Ale my mamy około 1000 uchodźców w Polsce z Czeczenii, którzy są w procedurze uchodźczej. Urząd do Spraw Cudzoziemców się tym zajmuje i polskie służby, więc my mamy w Polsce uchodźców. Tutaj chodzi o kwestię relokacji. To jest zupełnie inna sprawa i solidarności europejskiej i powinniśmy w tym, w jakiejś formule, tu się zgadzam, uczestniczyć. Bezpiecznie? Niebezpiecznie? Bezpiecznie według sondażu. No, bezpiecznie. I Polacy czują się bezpiecznie. Bezpiecznie mówią także, że jest w Polsce parlamentarzyści. Ja bym jednak obawiała się z kolei jednej rzeczy, żebyśmy nie usypiali swojej czujności po prostu. To, że jest teraz w Polsce bezpiecznie, to jest najważniejsze, ale nie możemy wykluczać, że cokolwiek się stanie, choćbyśmy nie wiem, jak byli przygotowani. Kończymy. Edyta Chołdyńska w Polsce.pl, w Polityce.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jarosław Odarczyk, to była debata. No czujnie, ale co z tej czujności, jak to... Nie dopilnujesz, czy złodzieja domowego nie opilnujesz, czy zamachu nie wyczujesz, no gdzie? Przecież tam pilnują, jak pilnują Niemcy, no jak Niemcy pilnują? Niemcy strasznie są dokładni, perfekcyjni, nie opilnujesz. Zapowiedział minister sprawiedliwości. Złodzieja domowego nie opinujesz, tego nie opinujesz. Prezydenckie projekty nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Irma, Jose, Katia, huragany przechodzą nad Karaibami i zbliżają się do Stanów Zjednoczonych. Kataklizm, no. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Będzie nowelizacja, która spowoduje zaostrzenie kar za przestępstwa na tle seksualnym, zapowiedział minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro mówił, że projekt jest w fazie konsultacji, a później zostanie możliwie szybko przyjęty przez rząd. Polskie sądy, jak wskazują europejskie statystyki, niestety są niemal na samej górze tych najłagodniejszych, najbardziej wyrozumiałych i dobrodusznych dla gwałcicieli. Chcemy to zmienić. Chcemy zmienić to poprzez zmianę ustawodawstwa karnego i wprowadzenie rozwiązań, które będą obligowały sądy do orzekania wyższych kar za tego rodzaju przestępstwa. Resort Sprawiedliwości podaje, że za gwałt, którego skutkiem jest śmierć, będzie groziło 8-25 lat więzienia albo dożywocie. Minister dodał, że zaostrzenie kar za gwałty to dopiero początek zmian w kodeksie karnym. Prezydenckie projekty nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa mają trafić do Sejmu we wrześniu. Zapowiedział to minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Szczegółów prac nie chciał zdradzić. Każde podanie terminu to jest takie niepotrzebne przyspieszanie, więc trzeba dać sobie spokój, żeby ten projekt wyszlifować i żeby we wrześniu pan prezydent mógł go podać do publicznej wiadomości. W mediach pojawiły się informacje, że nad propozycjami zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa pracują równolegle trzy zespoły. Według tych doniesień prezydent chce wzmocnić swoją pozycję i przejąć część kompetencji, które w zawetowanych projektach Prawa i Sprawiedliwości przypisano ministrowi sprawiedliwości. W propozycjach ma być też możliwość wskazania przez głowę państwa i Senat kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, gdy nie uzyskają oni większości 3/5 głosów w Sejmie. A dzisiaj jest jeśli chodzi o propozycje dotyczące Sądu Najwyższego, miałby on prowadzić postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Resort Sprawiedliwości nie komentuje tych doniesień. Z
Sąd Okręgowy w Warszawie przesłucha w charakterze świadka byłego premiera Donalda Tuska. Będzie on zeznawał w procesie Tomasza Arabskiego. Były szef kancelarii premiera sądzony jest za niedopełnienie obowiązków podczas organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Przesłuchanie Donalda Tuska nastąpi na koniec procesu, powiedział sędzia Hubert Gąsior. Rozumiejąc intencje oskarżenia, które stoi na stanowisku, że z racji pełnionej wówczas funkcji świadek może posiadać wiedzę odnośnie zdarzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, tego świadka oczywiście przesłuchamy, z tym, że chcielibyśmy to uczynić na koniec postępowania, to znaczy po przesłuchaniu pozostałych świadków. Prywatny akt oskarżenia złożono w sądzie w 2014 roku. Oskarżycielami prywatnymi są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy. Huragan Irma dotarł w pobliże należących do Wielkiej Brytanii wyspy Turks and Caicos i przesuwa się na północny zachód. Do Wysp Zawietrznych na Morzu Karaibskim zbliża się huragan Jose, a w Zatoce Meksykańskiej przybiera na sile huragan Katia. Jak poinformowało amerykańskie Centrum do Spraw Huraganów w Miami, Irma wciąż jest zaliczana do najwyższej, piątej kategorii w pięciostopniowej skali, a szybkość jej wiatru wynosi 280 km na godzinę. Według prognoz Irma pozostanie bardzo silna jeszcze przez kilka najbliższych dni. Teraz przesuwa się w kierunku Florydy. Irma dotychczas zabiła na karaibskich wyspach zawietrznych co najmniej 14 osób i wyrządziła olbrzymie zniszczenia. Na Florydzie, gdzie Irma oczekiwana jest w nocy z piątku na sobotę, trwa masowy eksodus mieszkańców południowej części półwyspu. Pięciu byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych podjęło inicjatywę zbierania funduszy na pomoc dla ofiar huraganów. Zostajemy za granicą, ale zmieniamy temat. Główny unijny negocjator do spraw Brexitu, Michel Barnier, ponowił apel do Wielkiej Brytanii o publikację wszystkich dokumentów potrzebnych do rokowań. Nie skomentował najnowszych doniesień brytyjskiego dziennika Guardian o planach rządu w Londynie dotyczących ograniczenia napływu Europejczyków na wyspy po Brexicie i restrykcji w dostępie do rynku pracy. Nieoficjalnie mówi się, że te plany nie są się Unii. Brytyjski dziennik napisał, że władze w Londynie chcą ograniczyć przede wszystkim napływ na wyspy niewykwalifikowanych pracowników. Chcą też ograniczyć prawo do sprowadzania do Wielkiej Brytanii rodzin obywateli z 27 unijnych krajów. W pierwszych nieoficjalnych komentarzach wskazywano, że to będzie oznaczało traktowanie Europejczyków z 27 państw jako obywateli drugiej kategorii. O te przecieki był też pytany główny unijny negocjator Michel Barnier. Chcę pracować w sposób poważny i prosiłbym naszych partnerów, by mi to umożliwili i również poważnie podchodzili do rozmów. Będziemy pracować w oparciu o oficjalne dokumenty, a nie przecieki i plotki. Unia Europejska wiele razy już apelowała do Wielkiej Brytanii, by ta opublikowała wszystkie dokumenty, bo w przeciwnym razie niemożliwy będzie postęp w rozmowach w sprawie Brexitu, a tym samym niemożliwe będzie rozpoczęcie negocjacji na temat przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią, na czym władzom w Londynie szczególnie zależy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Poranek pochmurny, ale nigdzie nie powinno padać. Od 8 stopni w Suwałkach do 11 w Poznaniu, 12 w Gdańsku, Warszawie i Krakowie i do 13 w Przemyślu. A w ciągu dnia najmniej chmur będzie na południu kraju, w centrum i na północy. Pochmurno z przejaśnieniami i miejscami słabym deszczem. Temperatura wzrośnie od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 w centrum i do 22 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Halo, halo, tu mówi Warszawa w programie Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Grzegorz Jankowski, jest godzina 6.06. Drodzy Państwo, mamy dziś piątek, 8 dzień września, to 251 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny, wzeszło o godzinie 5.58, ale patrzę przez okno i nic nie wzeszło. Może kiedyś wzejdzie, a kiedy wzejdzie, to zajdzie o 19.08. Dzień będzie trwał 13 godzin i 10 minut. Imieniny obchodzą Adam, Adrian, Alan, Radosław, Sergiusz i Zenon. Drodzy Państwo, dziś będzie piękny dzień, mimo to, że się zaspałem, mimo to, że psa musiałem siłą wyprowadzić na spacer i mimo to, że jadąc tutaj do pracy, na każdym skrzyżowaniu było czerwone światło. Ale nic, wierzymy w to, że będzie fajnie, bo rozpoczyna się weekend, a póki co czas na historię. Dźwiękowe kalendarium historyczne.
1949 roku zmarł Richard Strauss, niemiecki kompozytor, autor oper, symfonii, dzieł muzyki kameralnej, uznawany za największego postromantycznego kompozytora XX wieku. Tworzył m.in. zinstrumentalizowane poematy symfoniczne Don Juan, Ucieszne figle Dylana Sobizdrzała czy Tako rzeczy Zaratustra. Do najbardziej znanych dzieł Richarda Straussa należą również Śmierć i Wyzwolenie, Życie Bohatera, Salome czy Arabella. Komponował też liczne miniatury, koncerty i pieśni. 66 lat temu, w 1950 roku, zmarła Hanka Ordonówna, aktorka, piosenkarka i tancerka, gwiazda polskiego przedwojennego kina i kabaretu. Grała m.in. w filmach Szpieg w masce, Parada Warszawy, z których pochodzą jej wielkie przeboje. Nieprzemijającą sławę zapewniła jej piosenka Miłość ci wszystko wybaczy. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość mój miły, bo ja. Podczas wojny artystka została aresztowana przez Niemców i przewieziona na Pawiak. Po zwolnieniu i wyjeździe do Moskwy została ponownie zatrzymana i wywieziona do obozu w Uzbekistanie. Po uwolnieniu od 1942 roku Ordonówna organizowała pomoc dla dzieci polskich zesłańców. Ostatnie lata życia spędziła z mężem w Bejrucie. Dziś mija 49. rocznica tragicznych wydarzeń na warszawskim stadionie dziesięciolecia. W 1968 roku podczas uroczystości dożynkowych Ryszard Siwiec dokonał samospalenia w obecności 100 tysięcy widzów, dygnitarzy partyjnych i dyplomatów. Jego śmierć była protestem przeciwko władzy totalitarnej i przeciw udziałowi Polski w zbrojnej interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Ryszard Siwiec zmarł 12 września we wyniku rozległych poparzeń. Pozostawił dramatyczne przesłanie na taśmie magnetofonowej, nagrane na 2 dni przed samospaleniem. Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność kochał ponad wszystko, ponad własne życie. O Panie, bajcie się! Jeszcze nie jest za późno! Ryszard Siwiec był żołnierzem Armii Krajowej. W latach powojennych odmówił przyjęcia posady nauczyciela, by nie uczestniczyć w procesie indoktrynacji młodzieży i pracował jako księgowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wstrząsające słowa Ryszarda Siwca. Kalendarium przygotowała Paulina Kozion. Drodzy Państwo, jak zapewne wiecie z serwisów informacyjnych i oglądacie telewizję, Karaiby i południowo-wschodnią część Stanów Zjednoczonych pustoszy huragan Irma. No niemalże w centrum tego huraganu jest nasz korespondent Janek Pachlowski. Właśnie w tej chwili ucieka z rodziną z Florydy. Spróbujemy się z nim połączyć, drodzy Państwo, po serwisie sportowym o godzinie 6.15. W Stalowej Woli rozpoczyna się dzisiaj ogólnopolski finał obchodów 80. rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Patronat honorowy Radiu Tadeuszem objął prezydent Andrzej Duda.